Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach konkursu filmów krótkometrażowych. Spotykamy się z twórcami, twórczyniami filmów, które można w konkursie obejrzeć. A moimi gośćmi są Agnieszka Matan, odtwórczyni roli Berki w filmie Odgrzeb, który wyreżyserował Artur Wyrzykowski. Witam Was bardzo serdecznie, cieszę się, że się spotykamy w tych okienkach. Witamy. Fajnie, macie się dobrze? Jesteście zadowoleni? Bardzo dobrze. Tak. Fantastycznie. Ja się bardzo dobrze, bo mój film nie na każdym festiwalu jest pokazywany, ale w Gdyni akurat jest pokazywany i bardzo się z tego cieszę, że możemy tam przyjechać i się zderzyć z publicznością. Bardzo też się cieszę na to spotkanie, bo jednak dosyć rzadko zdarzają się filmy, które by tak bardzo dotykały życia nas wszystkich tu zgromadzonych, że tak to ujmę, jak twój, Arturze, czy wasz właściwie powinnam powiedzieć. Powiedz, skąd ten film się wziął, Arturze, jeśli mogę cię prosić? No oczywiście z życia. Ten film dotykał mojego życia. Ja po prostu byłem taką Berką, może nie ubierałem się tak, bo akurat to ubranie podejrzałem u Agnieszki, która kiedyś w resorcie komedii tak była ubrana, ale miałem taki właśnie problem i pomyślałem, że zamiast iść na terapię, po prostu pożyczę dużo pieniędzy i zrobię o tym film. I tak zrobiłem. Więc to jest historia autotematyczna. Wszystkie te profesjonalne monologi, które tam są, dialogi, to naprawdę ja miałem takie myśli w głowie. Ale sama fabuła już jest wymyślona, więc inspiracją było moje nieudane życie. Okej. Agnieszko, zostajesz zaproszona do tego projektu, żeby odegrać nieudane życie Artura. I na dodatek tutaj pojawiło się już to nawiązanie, o które chciałam zapytać później, ale jednak to musi też się od razu pojawić w pytaniu. Ty masz przebogate doświadczenie właśnie w kontekście improwizacji. Jak się okazuje, to też była inspiracja, chociażby kostiumograficzna tutaj. Więc gdybyś mogła opowiedzieć o tym projekcie ze swojej perspektywy, jakoś zahaczając też o to, jak ta współpraca wyglądała i co ty tutaj wnosiłaś do tego, nazwijmy to jeszcze raz, niech to wybrzmi, nieudanego życia Artura. No myślę, że my tutaj z Arturem się spotkaliśmy na kilku polach, na pewno jakiejś wspólnej wrażliwości i doświadczeń związanych z życiem, związkami i byciem 30-latkiem, który nie spełnia oczekiwań swoich rodziców na przykład. Natomiast faktycznie Artur bardzo mi zaufał, bo też ja konsultowałam z nim wiele wersji tego filmu, właściwie praktycznie od początku. W związku z tym miałam jakiś wpływ na to, co Berka może zrobić albo powiedzieć, chociaż tak naprawdę ostatecznie nie mówi zbyt wiele ta bohaterka, ale faktycznie byłam włączona od początku w tworzenie tego filmu z Artura. To dopytam od razu o to, bo jednak ten film, mimo że jest gorzki i opowiada o gorzkich sprawach, to jednak jest bardzo zabawny. Na ile właśnie też to, że Agnieszka tak bardzo jest związana ze światem komedii, wpływało na to, w jaką stronę ta historia zmierzała? Czy ty już raczej, Arturze, wiedziałeś, że szkielet będzie taki, że będzie ten rytuał, ceremonia i to było jasne od początku? Czy to też jest efekt jakiejś właśnie waszej współpracy? No, ja wiedziałem, że te profesjonalne myśli, o których mówiłem, nie da poważnie słuchać i przekazywać widzom, że można tylko to przerysować, zrobić z tego komedię. Mam nadzieję, że widzów ta komedia się jednak będzie mieszać z dramatem, że im dalej, tym poważniej, szczególnie, że kulminacja, mam nadzieję, że będzie wzruszająca dla widzów. Więc tak, od początku wiedziałem, że do tego trzeba podejść z dystansem, ale jednak mimo tego dystansu chciałem opowiedzieć o czymś prawdziwym, o czymś szczerym, o takim bólu, który wszyscy przeżywamy, o bólu odrzucenia, o nieumiejętności poradzenia sobie z tym odrzuceniem i pójścia naprzód. I chciałem na końcu jednak, żeby ludzie się wzruszyli. No ja się wzruszyłam, szczerze mówiąc, bo jest to jednak opowieść o miłości. To fajnie. I niespełnionej, więc gdzieś tutaj emocje były wysokie, ale wynika to też z tego, że czekajcie, żebym ja teraz pokazała w dobrą stronę. Miałam pewne skojarzenie z tym filmem, który tutaj widać w kadrze. Jednak, czyli dla osób, które nie znają, jest to plakat z filmu Midsommar Ariego Astera. Jest to jeden z moich ulubionych filmów i czuję takie powinowactwo, które tutaj następuje, bo zarówno ta bohaterka, jak i właśnie Berka i chyba my wszyscy, i to jest takie pytanie, które chciałam wam zadać, mamy jakiś niedosyt pewnego rytuału i pewnych ceremonii w naszym życiu, które też pozwalają zamknąć jakieś rozdziały. Na ile ten temat jest wam jakoś bliski? Bo ja totalnie się na przykład w tym przejrzałam. Odgrzebie.
To jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście parę razy już słyszałam to porównanie do Midsommar i myślę, że Państwo, którzy będziecie oglądali, sami będziecie mieć swoje odczucia, bo czasami wydaje się, że to jest sen Berki albo horror Berki. No nie będziemy zdradzać, co to tak naprawdę jest, dowiecie się sami oglądając film, ale ta potrzeba rytuału, jakiejś wspólnoty i społeczności w momencie, kiedy my jesteśmy przyzwyczajeni, że to się wydarza często w dobrych momentach, jak człowiek, nie wiem, żeń, wychodzi za mąż, to wtedy jest rytuał, a taki, żeby kogoś odgrzebać i wyciągnąć z jakiegoś mrocznego miejsca tak społecznościowo, to się dzieje w ogóle na świecie i takie odgrzeby mają miejsce, nie takie jak u Artura w filmie, ale takie rytuały też już istnieją i ja stojąc w tej trumnie i odgrywając Berkę, właściwie cały czas płakałam, bo byłam bardzo poruszona tymi ludźmi, którzy do mnie śpiewają, więc sama na planie odkryłam, że takie rytuały są mi bardzo potrzebne. Artur? No, ja sobie zrobiłem ten odgrzeb przede wszystkim. Oprócz tego, że ja chciałem zrobić film, na którym się czegoś nauczę, to chciałem przeżyć taką ceremonię, która nie istnieje naprawdę, a ja jej potrzebowałem, więc pod pretekstem kręcenia filmu sam ją sobie zorganizowałem. Bardzo ciekawe też jest to, i tutaj bym wciągnęła ten wątek, że współproducentami tego filmu są twoi rodzice, więc oni niejako brali udział w tym właśnie ceremoniale. To jakoś mnie urzekło niesamowicie, że w planszach początkowych możemy również ich zobaczyć. Czy to też jakoś wspomogło cały ten proces, nie tylko tworzenia filmu, ale właśnie domknięcia jakiegoś rozdziału, że byli twoi najbliżsi z tobą na pokładzie? Tak, chociaż moi rodzice nie brali udziału w kreatywnej części, nie konsultowałem z nimi scenariusza i oni też jeszcze nie widzieli tego filmu, dlatego że mi zależy, żeby zobaczyli go w kinie, mam nadzieję, że będzie jakiś pokaz w Warszawie, ale moi rodzice właśnie mają takie tradycyjne spojrzenie, za co jestem im bardzo wdzięczny też, że oni chcieliby swoje dzieci wyposażyć w dobry start w życiu, między innymi w mieszkanie albo rat na mieszkanie. I oni wiele razy ubolewali, że ja jeszcze nie mam rodziny, że nie mam mieszkania, że jestem takim właśnie cały czas dużym dzieckiem. I ja powiedziałem, drodzy rodzice, nie chcę mieć mieszkania, chcę zrobić film. Chętnie wydam te pieniądze, które odkładaliście całe życie dla mnie, na odgrzeb. Czy mogę to zrobić? Oni powiedzieli, no już widzimy, że się nic nie nauczysz, nie zmądrzejesz, dobrze, zmarnuję na tym filmie, jeżeli chcesz. Więc oni są takimi koproducentami, którzy zainwestowali pieniądze, które były przeznaczone na coś innego, właśnie w ten film, ufając mi, że to jest to, czego ja najbardziej potrzebuję, że to jest to, co mi najbardziej pomoże, za co im bardzo dziękuję. No, czyli de facto pewną rolę w całej tej ceremonii wypełnili i serdecznie ich pozdrawiamy, bo być może obejrzą tę naszą rozmowę. Chciałabym Was też zapytać o jeden moment, to nie będzie jakiś specjalny spoiler na temat tego filmu, bo jest to też pewna atmosfera, która tutaj nieustannie się w ramach tego spotkania z panem reprezentującym urząd odgrzebywania, nazwijmy to tak, millennialsów z trudnych ich sytuacji życiowych, czy wdrażania ich na nowo w życie. Pojawia się taki element jak to, że szczęście to jest nasza powinność, że powinniśmy być szczęśliwi w życiu, że mamy to robić tak, żeby być szczęśliwymi. Gdzieś tu jest ukryty komentarz na temat naszej rzeczywistości, czy ja już sobie naprawdę dopowiadam za wiele do tego filmu? Nie wiem, Artur, zaraz ty odpowiesz, ale myślę, że Kaja, że absolutnie sobie nie dopowiadasz. Pewnie częściowo jakaś pula tematów została przemycona nieświadomie, bo absolutnie jest imperatyw szczęścia. No, to już to takim będę kapitanem obvious. Zajrzyjmy sobie na Instagram. Jest tylko miejsce na szczęście. Właśnie wiem do algorytmu, gdzie wczoraj pani zachęcała mnie, abym emanowała pieniędzmi po prostu, żebym się obudziła i czuła, że jestem pieniędzmi. Więc jest tylko zgoda na to, że mamy być cały czas szczęśliwi, a ewentualnie dołki mogą być chwilowe. Dla mnie ten film, często rozmawiałam o tym z Arturem, jest też po prostu o osobie, która ma depresję. Tak nie jest nazywana Berka i takiej diagnozy nie ma postawionej przez pana z Urzędu do Spraw Odgrzebywania Millennialsów, ale myślę, że Berka absolutnie ma depresję. No, dla mnie to jest też ważne, żeby, czy w trakcie robienia filmu było ważne, żeby zarysować jakąś też przemianę tego ojca, który na początku stara się tej córce pomóc, w ogóle nie zważając na to, czego ona potrzebuje, jak ona się czuje
I on razem z tym ekspertem z Urzędu Miasta wymuszają na nią być szczęśliwym, że ta cała ceremonia szczęścia jest bardzo przemocowa. I to się w ogóle nie udaje, nie udaje się pomóc naszej bohaterce. I no dobra, zdradzę już koniec. Dopiero kiedy ojciec akceptuje córkę, kiedy daje jej prawo do tego cierpienia, do bycia nieszczęśliwą, wtedy udaje im się nawiązać jakieś porozumienie i rzeczywiście on jest w stanie dodać jakieś otuchy, być dla niej wsparciem. Bo do tej pory to było tak, że on ją ciągnął i mówił, idziemy w tę stronę, a dopiero jak tak stanął z drugiej strony, tak jej pomógł nie upaść, to wtedy był w stanie rzeczywiście jakoś sprawić, że to jej złamane serduszko trochę się zaklei. Takie były przynajmniej intencje. Czy to się udało? Zobaczcie w filmie. Bardzo piękne podsumowanie, Arturze, tak jakbyś miał idealnie wymierzony timing na wprowadzenie wątku właśnie. Zobaczcie w kinie, zobaczcie na festiwalu, zobaczcie, kiedy tylko będziecie mieli okazję, odgrzeb Artura Wyrzykowskiego i Agnieszki Matan. Zrobię z was taki duet, a co mi tam? Dziękuję wam bardzo za rozmowę i do zobaczenia na festiwalu. Kciuki są oczywiście trzymane jak zawsze. Trzymajcie się dzielnie. Nie dajcie się zagrzebać. Się odgrzebujemy, bo szczęście, szczęście, szczęście. No nie mogłam się powstrzymać mimo wszystko. Do zobaczenia. Dzięki jeszcze raz. Dzięki, dziękujemy.